W ramach programu Dobry Start rodzice bez względu na dochody mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca do 30 listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę tego świadczenia do 30 września. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Za pomocą platformy usług elektronicznych, czyli PUESU, z bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. Na platformie usług elektronicznych specjalny kreator wniosków o świadczenie z Dobrego Startu poprowadzi użytkownika przez cały ten proces krok po kroku, co pozwoli uniknąć błędu. We wniosku oprócz innych danych należy podać numer rachunku bankowego, na który będzie wpływać świadczenie, a także adres mailowy oraz numer telefonu, czyli dane, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku. Również zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej. Wszystkie zawiadomienia, decyzje będą pojawiać się na naszym koncie na platformie usług elektronicznych bez względu na to, czy złożymy wniosek przez PUE, czy przez portal Empatia, czy też przez bankowość elektroniczną. Na PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja ZUS w sprawie wniosku o świadczenie, w tym na przykład wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, czy też decyzja odmawiająca jego przyznania.